z tej strony Chanela, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was już czwarty odcinek z serii Back to School. Wow, nie spodziewałam się, że aż tyle odcinków dla Was nagram, ale poprzednie DIY bardzo fajnie przyjęliście, bardzo mi miło z tego powodu, dlatego postanowiłam, że i tak jak w sumie Wam obiecałam, nagrywam dla Was drugie DIY. Tyle, że to Wy będziecie kontrolować całe te moje DIY, czyli co mam przerobić, jak przerobić, no i czego w sumie użyć. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Na moim Instagramie trwają już głosowania, ankiety już wystawiam, dlatego czekam z niecierpliwością, no i będę się powoli przygotowywać do przerabiania rzeczy. Tak naprawdę jestem troszeczkę zestresowana, ponieważ nie wiem, co wybierzecie, ale bardzo fajny pomysł na film. A za podsunięcie tego pomysłu dziękuję Pauli, a raczej Glam Pauli, która właśnie mi w tym pomogła. Jeśli nie obserwujecie mnie jeszcze na Instagramie, to jak widzicie, warto tam zajrzeć i mnie zaobserwować, ponieważ później będziecie mogli brać udział w takich ankietach, jak na przykład ten dzisiejszy filmik. Jeśli braliście udział w dzisiejszych ankietach, napiszcie w komentarzu, na pewno zostawię Wam serduszko. A tymczasem nie przedłużajmy i przejdźmy już do drugiego DIY. A jeśli chcecie trzecie DIY, to wystarczy, że wbijecie 5000 łapek w górę i nagram jeszcze dla Was przed rozpoczęciem roku szkolnego jedno DIY. Dlatego lećmy już! Tego DIY, jak widzicie, jest nam potrzebny biały worek. Na początku go wyprasowałam, bo taki pogniecony nie wyglądałby zbyt dobrze. Do środka wkładam teczkę. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Następnie na worek kładę parę różyczek, jedną większą i cztery mniejsze. Układam, jak na worku by miało to wyglądać, i do tego dokładam takie dwie gałązki liści. Wszystko przyklejam kropelką, dlatego tutaj może Wam pomóc ktoś dorosły, żeby nie robić tego samemu, albo klej na gorąco. Dalej mam tutaj takie kolorowe, brokatowe kleje i będziemy malować róg. Stwierdziłam, że róg pomalujemy kolorem żółtym, pomarańczowym i na koniec różowym. Jak widzicie, na telefonie mam taką małą ściągę, ponieważ znalazłam podobny plecak na Allegro, który kosztuje aż 70 zł z przesyłką. Dlatego stwierdziłam, że zrobimy coś samemu i taki plecak, który tutaj Wam zaprezentuję, waha się może w okolicy 20-15 zł, na pewno nie więcej. Na dole tym zielonym brokatem domalowałam jeszcze parę liści, a teraz zabieramy się za malowanie oczu. Posłuży nam do tego czarna, zwykła farbka. Dalej stwierdziłam, że ten plecak nasz jest troszeczkę goły i postanowiłam pomalować na żółto, pomarańczowo górę. Spryskałam najpierw wodą górę plecaka i następnie gąbeczką zaczęłam stemplować. Teraz ozdabiamy ostatnia już część i rysuję jakieś gwiazdeczki, kropeczki, dalej tym brokatowym klejem, które kupiłam w Tesco. No i voilà! Plecak gotowy! Do drugiego DIY będzie Wam potrzebna biała kosmetyczka bądź piórnik i taka dekoracyjna tasiemka. W ankietach zagłosowaliście, że mam tylko na tym piórniku narysować oczy, ale stwierdziłam, że będzie za pusto, za nijako i ozdobimy sobie tylko dół taką kolorową tasiemką. A teraz przejdziemy do malowania oczu. Użyję tutaj znowu czarnej farby i maluję zamknięte oczy z rzęsami. Piórnik ten, czy też kosmetyczkę, kupiłam na OLX-ie za jedyne 10 zł. I nasz nowy piórnik gotowy!
ankietach zagłosowaliście, że chcecie coś w stylu holograficznym. Dlatego tutaj pokażę Wam, jak w bardzo łatwy sposób przerobić zwykły, nudny zeszyt. Mi wcześniej udało się już wydrukować wzór taki holograficzny, który mi się spodobał. Następnie odrysowuję go od okładki, wycinam. Przymierzam, czy wszystko jest w porządku. Dalej smaruję okładkę zeszytu zwykłym klejem. I przyklejam wydrukowany wcześniej wzór. Chyba nie ma nic prostszego niż to DIY. Przechodzimy do zeszytów Tumblr. Tutaj wydrukowałam znowu dwa obrazki, które będziemy przyklejać na nasz zeszyt A4. Wybrałam ten wzór, ponieważ na Instagramie zrobił on szał i stwierdziłam, że chciałabym mieć taki zeszyt. Tutaj nawet nie trzeba było za dużo wymierzać, ponieważ wydrukowałam A4, okładka jest A4, więc tak naprawdę tylko minimalnie, może 2 mm trzeba było tą kartkę przyciąć. I teraz zabieramy się za tył zeszytu. Smarujemy, przyklejamy i już prawie nasz zeszyt jest gotowy. Stwierdziłam, że bok tego zeszytu nie pasuje, jest taki czarny, zwykły. I tutaj na Instagramie zapytałam Was się, którą tasiemkę użyć. I wybraliście właśnie tą złotą w serduszka. Wymierzam, przyklejam i znowu kolejny zeszyt gotowy. Kolejny Tumblr zeszyt. Wybrałam znowu zeszyt A4 i tutaj udało mi się znaleźć w szafie taką okładkę, po której można malować kredą. Tak naprawdę nie pamiętam dokładnie, z której stronki ją kupiłam, ale wiem, że to była jakaś chińska. Więc przykleiłam tutaj okładkę i starałam się narysować coś w stylu tych marmurków. Kreda fajnie się rozmazuje, więc chociażby Wam się na lekcjach nudziło, zawsze można sobie ten zeszyt pomazać, pobazgrać. No i gotowe! Ja tutaj wybrałam, widzicie, takie byle co, byle jaki wzór, żeby tylko po nim popisać, żeby Wam pokazać, jak to działa, a Wy moglibyście zrobić coś o wiele lepszego, narysować cokolwiek, co tylko tak naprawdę Wam się podoba. Ostatnie DIY dotyczy nudnych znowu ołusków. Wybraliście spośród tasiemek właśnie te mniejsze, dlatego stwierdziłam, że tutaj ołówki naostrzymy i bez używania farb, ozdabiania czy brudzenia możemy owinąć po prostu ołówki taką dekoracyjną tasiemką. Uwierzcie mi, że naprawdę wygląda to przeuroczo. Mamy już pierwszy ołówek z flamingami. I zabieramy się już za drugi ołówek i teraz użyjemy tej samej tasiemki, którą widzieliście przed chwilą. Obkręcam cały ołówek. I nadaliśmy nowe życie nudnym ołówkom. Pora już na wyniki konkursu. Pamiętacie ten plecak naszego DIY? Ktoś z Was dzisiaj go wygra? Jesteście ciekawi kto? Ja również, więc zobaczmy.
Pewnie zastanawiacie się, dlaczego w takim stroju chcę Wam ogłosić wyniki. A to dlatego, że nagrywam dla Was TikToki, dlatego zapraszam Was na mój profil na TikTok Chanela 1. A teraz, kto wygrywa ten plecak Flaming z moim, być może, autografem, jeśli osoba będzie chciała, wygrywa, uwaga, uwaga, Honorata Szewczyk, bardzo Ci gratuluję. Skontaktuj się ze mną mailową, żebym mogła wysłać Ci ten worek. Mam nadzieję, że będzie służyć, więc gratulacje jeszcze raz. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie, ale nie martwcie się, ponieważ mam dla Was kolejne rozdanie. Tym razem do wygrania jest piórnik, a nawet można powiedzieć, że kosmetyczka. Bardzo modny, jak widzicie, wzorek, czyli ten taki marmurek. Tutaj mam zapakowany, a jeden jest dla mnie. Dlatego co trzeba zrobić, żeby wygrać? Oto ten piórnik. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie ogromnego kciuka pod tym filmem w górze, w komentarzu napiszecie: chcę wygrać piórnik przez U zamknięte. No i ostatni, czwarty punkt to musicie udostępnić mój filmik, ten filmik, waszym znajomym, czy to wysłać na Facebooku, czy to wysłać na Instagramie, gdziekolwiek, ale po wynikach będę domagała się screena, dlatego będę to dokładnie sprawdzać. Więc honoratce gratulujemy, a Wam życzę powodzenia. Już znikam. Okej, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie ogromnego kciuka w górze. Pamiętajcie, 5000 łapek w górę i lecimy z trzecim DIY. A mam nadzieję, że wyrobimy się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jak wiecie, mam masę pomysłów, dlatego to nie będzie dla mnie problem nagrać trzeci taki dla Was filmik. No i tak samo zostawcie komentarz, subskrypcję na moim kanale i oczywiście bierzcie udział. A tymczasem ja się z Wami żegnam, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, chodźcie na mojego Instagrama, ponieważ tam trwa konkurs Bawelu. No i zapraszam Was również na mój drugi kanał Szpilki, ponieważ tam są jakieś makijażowe dziwy. Ostatnio opowiadałam o moich włosach, jak o nie dbam, więc ciekawych zapraszam, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa pa!